Witamy w kolejnym magazynie czwartej ligi. Za nami 23. kolejka spotkań. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z boisk pierwszej i drugiej grupy. Dziękujemy klubom za przesłane materiały filmowe. Zaczynamy od wizyty w Katowicach, gdzie Rozwój zremisował 1-1 ze Szczakowianką Jaworzno. Na pewno jest wielki niedosyt. No, moim zdaniem mieliśmy ten mecz cały czas pod kontrolą. Dużo niewykorzystanych sytuacji z naszej strony. No, moim zdaniem się straciliśmy 2 punkty i takie, no ja tak uważam, wszyscy tak uważają, wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że straciliśmy te 2 punkty i no mieliśmy ten mecz jakby na te 3 punkty, ale nie udało się niestety, no nic, walczymy dalej, ale na pewno jest wielki niedosyt i trzeba sobie przeanalizować tę sytuację, no i no nic, trzeba walczyć dalej. Przenosimy się do Myszkowa. MKS pokonał wysoko 4-1 Podlesiankę Katowice. Cieszymy się, że w końcu wygraliśmy u siebie, że w końcu sytuację, którą mieliśmy, udało się wykorzystać. No i myślę, że ta majówka będzie dla nas miła i przyjemna. Cieszymy się z tego wyniku. Na pewno dużo nam to da mentalnie, bo wygrywamy tutaj z drużyną z czołówki i nic tylko się cieszyć. Podziewał, no wiemy, że na pewno mamy tą siłę ofensywną. Fajnie, że dzisiaj udało się nam tyle bramek strzelić. Ja bym wolał wygrać 5 meczy po 1-0 niż 1-4, ale no, prawda jest taka, że piłka czasami, jak gdyby no, te nieszczęścia, które mieliśmy w poprzednich meczach, dzisiaj nam praktycznie można było mówić, że w drugą stronę się odwróciło, także cieszymy się z tego faktu. No w dalszym ciągu walczymy, jest masa meczy, mamy jeden mecz zaległy, no niestety wypadki przy pracy się zdarzają na pewno i my dzisiaj taki wypadek przy pracy zanotowaliśmy, ale jestem pewny, że drużyna się podniesie i do końca rozgrywek będziemy walczyć o pierwsze miejsce. Czy się uda, to już jest inna rzecz, jest niesamowita konkurencja, przynajmniej 5-6 zespołów chce również walczyć o te pierwsze miejsce. No wygra ostatecznie ten który najdłużej utrzyma nerwy na wodzy i najskuteczniej zagra tą ostatnią przygrywkę tego sezonu. Ruch Radzionków uległ u siebie rezerwą Piasta Gliwice 1-2. Tak, mamy pretensje przede wszystkim do siebie, że dostaliśmy bramkę na 1-1 po akcji, którą gdzieś ćwiczyliśmy na treningach w tygodniu i gdzieś na treningach to wyglądało dobrze i szkoda, że nie dało nam to efektów w meczu, bo taka bramka boli i tutaj od tego momentu gdzieś od tej bramki wyrównującej, że na trochę wcześniej Piast nie ma co ukrywać, przejął inicjatywę, dominował na boisku, myśmy tylko kontrowali i no i szkoda, że nie wyciągnęliśmy nawet punktu, bo uważam, że remis gdzieś tam byłby sprawiedliwy. Ale to nie było wielkie widowisko, to było takie widowisko momentami, pomyślałem sobie, jakby tutaj siatkę założyć, no przez środek to siatkówka, bo z jednej na drugą ta piłka fruwała. Tak, tutaj gdzieś mało było takiej czystej piłkarskiej gry, ale też wynikało to z tego, że bardzo wysoko grała linia obrony Piasta. Unia Kosztowy wygrała 2-1 z Unią Dąbrowa Górnicza. Bohaterem meczu był autor 2 goli dla gospodarzy Dawid Paryż. Przegrywamy 1-0 po grze, co prowadziliśmy grę tak naprawdę. Myślę, jak wszyscy widzieli, później zdobyłem bramkę na 1-1. Tak mecz dalej był niespokojny. W końcu te 2-1 się udało, prowadziliśmy, ale widzieliśmy jeszcze ciśnienie nas dostało. Strzeliłeś 2 bramki i dałeś 3 punkty. Z tego się bardzo cieszymy. Czy ta blokada, ściągniecie tę blokadę jak z koła gdzieś tam na złym parkingu? Próbujcie, no, da się to zrobić? No, da się zrobić, no ważne, żeby było miejsce uderzyć, podryblować. Rzućmy okiem na komplet wyników 23. kolejki i tabelę. Czas na drugą grupę. Lider z Łazisk Górnych w poszukiwaniu kolejnych punktów wybrał się do Czańca na mecz z LKS-em. Przywiózł 1, bowiem po końcowym gwizdku na tablicy widniał wynik 2-2. Obie drużyny walczyły o każdy centymetr murawy. Wynik spotkania otworzyli w 19 minucie goście po golu Waśkiewicza. W 69 prowadzenie Polonii podwyższył Staniucha. W 82 z gola Buraka cieszyli się kibice gospodarzy. W doliczonym czasie wyrównujące trafienie było dziełem Apanczuka.
LKS Czarniec jest teraz na 9. miejscu w tabeli, a Polonia Łaziska Górne prowadzi, ale Unia Turza Śląska ma taki sam dorobek punktowy. A skoro wiceliderzy z Turzy Śląskiej mowa, podopieczni trenera Gancarczyka pokonali 4-0 MKS Lędziny. Przede wszystkim gratulacje dla gospodarzy i trenera Seweryna. Życzę awansu do trzeciej ligi, bo kadrowo na pewno ten zespół jest mocny i spokojnie by sobie dał radę w trzeciej lidze. Co do mojego zespołu, mieliśmy przed tym spotkaniem swoje problemy, niektóre świadomie gdzieś tam próbowaliśmy rozwiązać. Ja też przede wszystkim chciałbym podziękować chłopcom, drużynie, bo naprawdę dzisiaj zostawili na boisku kawał zdrowia. Po wyniku wydaje się, że to był mecz łatwy, ale tak naprawdę to tak nie było. Myślę, że pierwsza połowa gdzieś pod nasze dyktando, ale nie mogliśmy udokumentować to bramkami. W drugiej połowie gdzieś tam nasza gra poprawiła się zdecydowanie i udało się strzelić te bramki na 2-3-4-0. Ja myślę, że tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że bo to już drugi mecz, gdzie prowadzimy 3-0 i gdzieś jakieś tam wkrada się rozluźnienie i gdzieś przeciwnik stwarza sobie sytuacje bramkowe. No dzisiaj wyszliśmy z tych sytuacji obronną ręką, ale tutaj trzeba się nad tym pochylić i gdzieś to poprawić. W Ustroniu kibice zobaczyli dwa gole. Miejscowa Kuźnia zremisowała 1-1 z GKS-em Dwa Tychy. Gospodarze napierali, ale trójkolorowi wyszli na prowadzenie w 22 minucie, gdy gola strzelił Pipia. W końcówce do wyrównania doprowadzili piłkarze z Ustronia po bramce Pietraczyka. Czechowice-Dziedzice to niełatwy teren, o czym przekonało się już sporo drużyn. W 23 kolejce MRKS zdobył drugi z rzędu komplet punktów po wygranej 1-0 z Rowem 1964 Rybnik. W 82 minucie samobuja zaliczył Hadam. Tak się bawi LKS! Tak się bawi LKS! A tak grały pozostałe drużyny drugiej grupy. I na koniec słów kilka o klasyfikacji strzelców. W pierwszej grupie liderem jest autor 26 goli Bartosz Nawrocki z Ruchu Radzionków. W drugiej Nikolas Wróblecki z Polonii Łaziska Górne z dorobkiem 16 goli. Gratulujemy. Wracamy niebawem z 24 kolejką spotkań, którą piłkarze rozegrają już dziś. Do zobaczenia.